No to siemandero, z nami, słuchajcie, Papa Wini, pozwolę sobie tak ciebie nazwać. Okay. Jesteś z nami tutaj i włożyłeś duży wkład siebie, nie tylko fizycznie, ale ogólnie w całe to wydarzenie i w to, że w ogóle możemy tutaj być i celebrować ten rap knockout i sprawdzać to wszystko, co tutaj się wydarzyło i przetrawiać to sobie, nie wiem, jutro, w poniedziałek czy tam pojutrze. I słuchaj, opowiedz nam w ogóle, jak to wszystko, wiesz, zapoczątkowało? Skąd pomysł, żeby zrobić to akurat, wiesz, tutaj w Polsce, ten rap knockout po raz pierwszy, zaprosić takich, a nie innych gości? Kiedyś była po prostu taka sytuacja, że wziąłem grzyby i wybrałem się do lasu i pewna sowa, która siedziała na drzewie w nocy, nagle przemówiła do mnie i powiedziała: Wini, musisz stworzyć nową ligę battle rapu w Polsce. Ja mówię do tej sowy: no ale co ja? Przecież co ja mam wspólnego z battle rapem? A ona mówi: tak, masz wiele, masz duszę wojownika, jesteś szalony, ludzie cię uwielbiają, jesteś charyzmatyczną osobą. Nie przejmuj się w ogóle czymkolwiek, nie zadawaj sobie żadnych dziwnych pytań, tylko po prostu stwórz to. I wtedy powiedziałem: dobrze, mądra sowo, tak zrobię. No i w tym momencie, słuchaj, taką baśnią tutaj walnąłeś, że ja nie wiem, czy w jakiś 100-milowy las tutaj wchodzimy, była sowa, nie wiem, w jaką rolę się teraz wcielić, ale dobra, troszeczkę wracamy do tych poważniejszych rozmów. Słuchaj, na pewno będzie druga edycja, jak myślisz? Czy będziecie chcieli to kontynuować? Tak, oczywiście będzie druga edycja. Trochę jestem zasmucony, że stolica, no myślałem, że więcej przyjdzie ludzi tutaj, ale rozumiem, że jest to, no, nasza stolica, w której dzieje się wiele. Dzisiaj był Marsz Konopi i tak dalej, także jest tu masa atrakcji, którymi ludzie są zainteresowani. Natomiast no, był to historyczny moment, pierwsza tego typu liga, także tak, oczywiście będziemy to kontynuować. Mam nadzieję, że druga edycja będzie w październiku, chcemy przepuścić wakacje i gdy już tu wszyscy wrócą do szkoły, do domów, do pracy i tak dalej, to po prostu robimy drugą edycję. No to czekamy na drugą edycję. A słuchajcie, czy na drugą edycję już w głowie kotłują się jakieś nowe pomysły na jakieś niespodzianki, jakieś urozmaicanie? Słuchajcie, ja na to patrzę i mi po prostu, wiecie czego brakuje, cholera jasna, porządnego afteru po tym wszystkim. Tak, oczywiście, no, planujemy. Generalnie chciałbym po prostu występować w stroju sowy, z powodu tej sowy, o której opowiadałem, ponieważ to było jej życzenie. Ona powiedziała: jeżeli stworzysz tą Battle League w drugiej edycji, chciałbym, nie wiem, czy to była męska, czy damska sowa, żebyś był sową. Więc powiedziałem: no dobrze, jestem mądry, więc będę grał sowę w drugiej edycji. Słuchajcie, Widzimy się w październiku na drugiej edycji Rap Knockoutu. Wini będzie z sobą, możecie po jakieś mądrości wpaść, na pewno niejedną otrzymacie. Róbcie hip-hop i w ogóle siema.